że korzystasz z ciemności. Ale zostań. Jedziemy do trójkąta. Daj znać, jeśli będziesz mnie potrzebować. No, ten duch to jest niezadowolony z naszych poczynań. A my se poczynamy jak chcemy. Dobra, kolejna pieczęć. Dostrajam. I co, 4 będę musiał takie zrobić? Ta moc, staza. Boję się, że może się to na tobie odbić bardziej niż myślisz. Mogę przywrócić ci życie przy pomocy światła, ale jeśli pochłonie ci ciemność, nie wiem, czy dam radę coś zrobić. Krycha, dzięki za subka. Dzięki za zasubskrybowanie. Widzimy, teraz poznajemy moc ciemności. Jeśli ona nas pochłonie, to nie będziemy mogli już korzystać z niej. Nie rozumiem, po co takie coś zrobili, że ja tu nie mogę podjechać tym samochodzikiem, tylko muszę z niego zasiąść za każdym razem. Ciemna strona mocy, dokładnie. Siup. Nie ma trochę szybszych tych pojazdów? One, każdy ma taki sam? One się tylko skinami różnią? Bo może ja muszę inny wybrać. Motor. O kurde. Kosmici tu są. I te chińscy. Zbieram kolejny przekaz od Eramis. Do moich braci i sióstr Eliksni, przebywających wśród gwiazd i tutaj, w domu na Europie. Dzisiaj doświadczyliśmy ogromnej straty. Kurde, Eliksmi. Nasza ukochana wojowniczka Filax. O, to ja ją zabiłem. Została zamordowana przez marionetki niegdyś wielkiej maszyny. To przeze mnie. Pragnął nas zniszczyć jak zwykle. Pamiętajcie, światło jaśnieje tylko przez chwilę, za to ciemność jest wieczna. Aha, bo ja w ogóle tę super moc mam, zapomniałem. I ona się odnawia co chwilę. Ja o tym muszę też sterowanie przypomnieć, wiecie? Zawsze tak jest na początku, jak zaczynam grać w grę i nie grałem w nią 2 dni. Wiecie, jak się szybko ładuje. Co te kule mocy, co ja je tak generuję, robią?
O, shit, co to było? No i takie to jest to Destiny już. O shit. Ale walnęło. No rozpęd, widzę, że próbujesz mnie tu trollować, nie? Wszystko się okaże w przyszłym tygodniu. Wszystko się okaże. Dobra. Wszyscy pokonani. Ja bym chciał taki karabin, co strzela po prostu, bo to mi się nie podoba, że on strzela takimi trzema strzałami. Chyba, że to się da jakoś zmieniać. Patrzcie. Spotkaj się z Variksem. Jest walka o światło. Twoim też. Jeśli mamy to robić w taki sposób, to będę po twojej stronie. Kurde, dzięki duchu. Bawimy się mocą, której nie rozumiemy. A ja nie mam nad nią kontroli. Jeśli coś ci się stanie, nie wiem, czy będę mógł pomóc, ale zrobię to w mojej. Czy będzie Valhalla? Nie, no mówię, ja nie mam kluczy do Valhalla, więc nie będę grał w Valhalla, bo... No, wiecie, jak ja w Assassin's gram. Pogram trochę i ten, no, szkoda mi kasy wydawać. To sobie Destiny włączyłem. Dziś też nie będziemy długo grali, bo ja muszę ten stream przygotować pod tą całą grapaczkę. Będzie skakane coś. Wiecie, jak to jest. Będzie skakaniec skakany. Valhalla to nie Assassin's Creed. Prawdziwy Assassin's Creed skończył się na Black Flag. No dobra, okej. Okay. Co to zmienia? No nawet w Black Flag żadne nie grałem. A prawdziwe te stare Assassin's Creed były tak po prostu dla mnie daremne, że nawet kilka razy próbowałem zagrać, ale no najgorsze były. Ja rozumiem, że jak byliście mali i zobaczyliście grę po polsku, co ją reklamowali w CD Action, to graliście, nie? Kurde, rozpęd widzisz? No... Tak to jest. Wiem, co ta moc zrobiła z Eramis, ale być może z tobą będzie inaczej. Być no, może. Właśnie, a być może nie będzie. Być może będę zły jak w Call of Duty. Spoiler. Praxis jest odpowiedzialny za technologię, z której korzysta Eramis. Czerpie moc samej ciemności. Ale Variks nie był wtajemniczony w jego sekrety i eksperymenty. Musisz dowiedzieć się, w jaki sposób tworzy te mroczne bronie i powstrzymać go. No to ja go chcę powstrzymać. Poza światem Variks jest zaskoczony, że udało się pokonać w Praxis, okej. Okay. No dobra, fajna, że snajperka, ale ja chcę tam escape nacisnąć, czy o co chodzi?
Wziąłem tego questa, czy nie? Wiem, co ta moc zrobiła z Eramis, ale być może z tobą będzie inaczej. Być może jest jeszcze. Nie wiem, ja wziąłem tego questa, czy nie wziąłem? Czekajcie. To się robi tu, to się robi tu. No nie. Spotkaj się z Varyxem. No, spotykam się. Wiem, co ta moc zrobiła z Eramis, ale być może z tobą będzie inaczej. Być może jest jeszcze nadzieja. Za mało miejsca. Praxis jest odpowiedzialny za technologię, z której korzysta Eramis. Czerpie moc z samej ciemności. Ale Varyx nie był wtajemniczony w jego sekrety i eksperymenty. Musisz dowiedzieć się, w jaki sposób tworzy te mroczne bronie i powstrzymać go. Czy ja muszę sprzedać wszystko, kurde? Na kryształki. Takie żółte też mogę sprzedawać bronie? Że strasznie długo się rozmontowuje, może to po to, żebym przypadkiem tego nie zrobił. No, chcę ją. Okej, mam. Dobra. Czy to już jest gotowe quest? Okej, dobra, mamy to. No to teraz czekajcie, to ja chcę zobaczyć. Nie, czy to ja te rękawice teraz włączyłem? Gdzie jest Mirax? Kel światła. Dobra, jakieś urządzenia mam zebrać. Nie, nie, a was jakiś, te nowe Assassin's Creed tam przeszedłem któregoś tego w Grecji czy w Egipcie. W Egipcie przeszedłem i mi się bardzo podobał, ale to tylko dlatego, że byli, znaczy tylko dlatego, no głównie, że tam kosmici byli i piramidy i to mi się podobało. Później w tego w Grecji grałem, no to już tak trochę, czy w Rzymie, to już, no, chyba też przeszedłem tego w Rzymie. Tego w Grecji już nie mogłem, bo już było za dużo tych, za dużo znaków zapytania. Co ja tu mam robić? Aha. Zbieraj co? Minotaury zawsze je zostawiają. Co to są minotaury? Musi być pół człowiek, pół krowa. No właśnie nie zabiłem tego Anubisa. To jest minotaur? Goblin. O, 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 o. Nieźle. To se ulta rzuciłem. Ja się o niego oparłem, on zginął? O, shit. Ale sprytny.
Kurde, zaś mało tej amunicji, powiem wam, do tej broni. Zmień sobie broń na białe ammo. Tam. Tylko cieniasy zmieniają broń na białe. Ile tych urządzeń jeszcze mam do zebrania? Jeszcze jedno. Tak właśnie coś czułem, że już jestem blisko. No i to. W Destiny jest fabuła? Jest fabuła. Co dodatek jest jakaś fabuła. No i miałem właśnie... Znaczy to nie jest jakaś taka nie wiadomo jaka fabuła. Jakiś cutscenek kilka. Zależy oczywiście która część. No w niektórych tam pamiętam, że była grubsza fabuła. Ale ogólnie fabuła polega raczej na tym, że się na jakieś nowe tereny zwiedza, nowe lokacje i tam się jakieś zadanie robi, typu zabij wszystkich. Nie wyobrażam sobie, co musi jakaś czuć walka z bossem i tak dalej, nie? Grań Kadmosa, kurde. Tego typu. Co tu się dzieje? Co ja mam zrobić? Konflux... Konflux to jest kto? Niewrażliwość. Ja pewnie muszę tu postrzelać troszeczkę i on. O. Już nie mam broni. Czemu tak mało amunicji mam do wszystkiego? Jakąś mam super broń czy coś? Kurde. To jest inna broń? To jest biała? Speksowie znowu działają. Założę się, że przekształcają Europę w kolejny maszynowy świat. Lepiej połóżmy temu kres. Maszynowy świat, kurde. Lepiej, żeby nie. O, shit. O nie, wyssało mnie w inny wymiar. O, shit. Nie wyssało mnie wcale w inny wymiar. Wygląda na to, że Praxis dowiedział się, że próbujemy zamknąć jego konfliks. Przysłał serwitora, żeby go chronił. Ale dostał strzała. A nie, nie dostał chyba. Dobra, pokonany, kurde. Odbieram sygnał ze zniszczonego serwitora. Wiem, gdzie znajdziemy Praxisa. Co za kuleczka? Czekajcie, bo tu też jest misja.
Dobra, jedną broń powinniśmy mieć na ammo zwykłe, białe, a jedną na specjalne, zielone. A jakie są jeszcze ammo? Kurde, muszę tego bossa, no nie pokonam go sam. Znów będę musiał CTSG wzywać. Rozmawiali przez ścianę między ich celami, śniąc o nowym świecie. Dzięki jego badaniom eliksni zyskali zdolność czerpania mocy z odprysków. Zachowaj czujność, przyjaciółko. Zabij Praxis. Aeramis nie będzie już mogła wspomagać swoich wyznawców ciemnością. Dobrze idę? Intruzi, natręci, czynniki zewnętrzne. Ale być może do czegoś mi się przydacie. Wasz gatunek to taki intrygujący obiekt badań. O nie, znów robot. Przeprowadźmy test. Inicjuję protokół obronny Nirsai. Ha, a czemu nie on teraz broni w tym, jak to jest zielona? Nie rozumiem. O Jezu, ja nie umiem trafić typa. Z lewy celownik. Serio? No, zajebiście. Przy zmianie broni w ekwipunku tracisz całe ammo do niej. A no to ja już nie chcę chyba zmieniać, bo to się źle skończy. Kurde. No jeszcze mi strzelba została. Kurde. Nie no, bez amunicji też słabo gra się w grę o strzelaniu. Zwaliłem tą akcję, że tej amunicji nie mam. Dobra, zmienię tą broń na, ten karabin. On jest taki beznadziejny, że on w ogóle damage'u nie robi żadnego. A to jest na jaką amunicję? Też jest na specjalną. A ja nie wolę takiej broni. Aha, pozmieniałem broń, teraz już nie mam amunicji do niczego, tak? Nie, mam do tego. Nie, jaki to robi damage, ludzie. Mam jakiś słaby punkt, może jajca. Średnio bym powiedział. Nie robi mi jakoś wiele damage'u. Aha. Ubisoft, że nie jadą tylko na nostalgii. Nie no, jakby mi się podoba to, że Ubisoft zmienia coś w tych grach swoich i że one już nie są takie jak kiedyś, ale
No i też nie rozumiem ludzi, co by chcieli mieć ciągle te same gry, mimo że przecież nie grają w gry Ubisoftu i nic nie grają, nie? Ja pierdziel. Jestem najgorszym graczem Destiny na świecie, a wy to musicie... Co się stało? Czemu je cofnęło aż tak daleko? Jeszcze mi powiedzcie, że mi go teraz resetowało. Najgorsze jest to, że po nim jest ten boss i ja tego bossa już nie dam rady pokonać. Ty, ale oni, czemu oni mają czupiączachę nad głową? To jest chyba coś nie tak, nie? Czy ja nie robię za trudnej misji dla mnie? Teraz, kurde, zauważyłem. To jak ja mam zrobić, żeby mieć wyższe punkty? No jak rekomendowane to 105, ja mam 178, to niemożliwe, że nie. Coś jest nie tak. No ale ewidentnie była... O kurde. Co się ten głupek cieszy, kurde. Mhm. 1120 jest tutaj. No to chyba jestem trochę za słaby na to, ale dojdę do ilu, do jakiego momentu dojdę, no i tyle, nie? No co zrobię? Strzelam mu w oko, kurde. No. Dobra. Jakiś lucik z niego... Uuu. Coś wypadło, rekurem jakiś. O, 96 ten ma nawet. I jest jako biała broń. To bym mógł zrobić tak, a to bym mógł zrobić tak. I teraz bym mógł mieć takie coś. Jakiś taki pistolet śmieszny. No na pierwszej bym miał w końcu tą snajperę zajebistą. Ile mam teraz mocy? Ty, ale ja jeszcze coś dostałem. Jeszcze jakąś czapkę dostałem, czy coś. O, na przykład butki dostałem i już, kurde, są lepsze. Już mam 183 teraz. Oj, zajebiście. Ku, porównujesz staty, a ja tam staty. Widzę moc, większą biorę. Się będę tam wkręcał. Jest w tej grze jakiś unik taki?
poza oczywiście tym moim skillowym takim, znaczy klasowym. No to ma niezły damage. Dobra. To tutaj wasz Kel ze Złotego Wieku skonstruował. Okej, okay. Już nie mają trupiej czachy, chciałem zauważyć. Banalne urządzenia uczynię je czymś więcej. Czy czujesz się nieswojo na widok tego miejsca, strażniczko? Kurde, nie mam pojęcia, bo jestem w jakiejś lodowej dziurze, to nie wiem, czy się mam czuć nieswojo. Nie bardzo wiem, no, różnica dla mnie to jest, gdzie biegam. Wśród ruin naszego dawnego życia, tak jak ty to robisz. Wieczność, o kurde, jesteśmy w wieczności teraz. O fuck. Ale wyjazd zrobiłem. No tak, o, a to jest ten Praxis, myślicie? Z wyrzutnią, czy to jest ktoś inny? Patrzcie na to. Nie, jakiś ment. O, shit, on tu jeszcze żyje. Chyba, że to jakiś inny był. O, fuck, chyba dwie snajperskie strzały poszły. Się ucieszyli. Czyli ja mam 16 naboi, to jest max, tak? Bo nie mogą już zebrać nowego. Aha, to słabizna. To jest tyle co nic. To aż szkoda nie mieć zielonej broni jako ten, jako tutaj też zapasowej. Jeśli... No dobra, to wiecie co, to ja zrobię tak, że będę po prostu... O Jezu, o Jezu. Przepraszam, poniosło mnie. Widzę, gdzie są te typy. Dobra, idę stąd, bo kurde, przez tego zooma to nic nie widzę, bo jestem ślepy. Dobra, ammo. O kurde, ale kula.
Myślałeś, że kod będzie? Nie, koda żeśmy już przeszli. Skończyliśmy koda. Była to piękna, acz niedługa historia. Ale to dobrze, bo też nie mamy dużo czasu teraz, żeby grać w gry, bo już jesteśmy starzy. Przeszedłem, no przeszedłem już koda. Jest, kurde. Nie udało się zajść tak daleko. Kurde, jakby nie pokonam, to nie go nie pokonam. Anomalią, a anomalię należy eliminować. Kurde, niewrażliwy jest. O, shit. On coś ma nad głową. Gdzie on jest? Kupiłem czy dostałem? Nie, ja takie gry to dostaję, wiecie. Na szczęście Activision jest na tyle miłe, że zawsze mi jakiś tam kodzik przyśle. Czekajcie, mam nową broń. Zacznij współpracę. Nie, no nie chciałbym współpracy. Znaczy, nie chciałbym współpracy z PlayStation. Jakbym w Nvidia nie pracował, to bym chciał, ale większość tych gier, co na PlayStation teraz wychodzi, to wychodzi też na PC-ta. Jednak wolę na PC-cie grać. No przecież bym nie strzymał na tym padzie grać. Wiecie, jak ja gram na padzie. To nie Activision, co nie Activision? Call of Duty to nie jest Activision? No, ścigam go. O, shit. Bungie, Destiny, no tak, ale ja nie mówię o Destiny, tylko gadamy chyba o Call of Duty, nie? Spider-Man Miles Morales, no średnio mi interesuje. God of War, tego poprzedniego grałem i go, nie umiem dokończyć, bo mi tak słabo mało interesuje giera. A on jest tutaj w ogóle. A nie, to kapitan jakiś. Co za kapitan? Gdzie on się podział? To zagraj Booksnax, jest na Epiku. Bo zagadki, ale no średnio Lego teraz. Teraz Destiny chcemy skończyć. Coś tu jeszcze jest do strzelenia, że się te drzwi nie chcą otworzyć. Aha, tu. Dobra. Ciekawe lokacje w ogóle, jak Wolfenstein Youngblood, tak mi się kojarzy. Tu by się taki ray tracing, kurde, przydał. Ta gra jest tak dobrze zoptymalizowana. Ona by z ray tracingiem fajnie działała. Mhm.
co, most się znam zrobić, czy o co chodzi? Nie, musimy skakać. Takie w ogóle gigantyczne są te kompleksy zawsze. Wymień na rewolwer, te latające moby powinien... Aha, gdzie jestem? Aha, tu. Ja się do tej kuli chyba próbuję dostać, nie? Oh shit! Nie! Ja pierdzielę, się odbiłem. On ci krawędzi nie łapie, to jest najgorsze. Wiecie, w innych grach, w jakimś Apex Legends czy coś, to zawsze się krawędzi postać złapie, a tu... Nie ma tak, więc jak się odbijecie, nie tak jak trzeba, skoczycie. To nagle się okazuje, że jest... Chyba, że ja nie wiem, jak się łapać krawędzi. Skończy się to, czy nie? Gra zręcznościowa w ogóle. Patrzcie, jakie tu są zręcznościowe rzeczy. Tu coś będzie z boku pewnie. Tu będzie walka z bossem, już to widzę. Era nic nie pozwala na błędy. Nie mogę więc zawieść. O, shit. Kurde, no i co, koniec, zginąłem, tak? Dobra, ja go nie dam rady zrobić, bo to, żeśmy już przerabiali tych bossów. On ma za, tam wyższy ma światło czy coś i to ja będę 15 razy robił. Musimy w takim razie zobaczyć, czy jest ktoś ze znajomych, jak to się robi. Otwórz nawigatora. Kurde. O, dostałem jakieś te rzeczy. Premie przepustki PD, ok, spoko. Ok, pomiń. O, jakaś ranga sezonowa. A tu nie mam jakichś innych tych questów do odebrania? Może jakiś bym dostał coś. Ghost Runner. Wydaje się, że tam, gdzie wybierasz skillę, możesz też zmienić skill movementowy. Ja zamiast double jumpa wybrałem potrójny skok summa summarum. Aha, że dwa razy w powietrzu, no no. Kurde, znajomi online. No nie no, przecież nikt nie gra w Destiny poza CTSG w Polsce. I HSM. Ja pierdziele, no dobra, no to nie przejdziemy tego, no trzeba się umówić na bicie bossa. O, czekajcie, bo dostaliśmy rękawicę jakąś. Może to nam wspomoże. Patrzcie na to. No to jest jakieś dziadostwo. Ja wcale nie dostaję więcej levelu od tego wszystkiego. Co to jest? Emotki, konfiguruj. A ja mam jakieś emotki. Okej. O, mogę sobie wybrać inny skuter.
taki albo taki. No dobra, nie pokonamy go. To kończymy to Destiny na dzisiaj. Jak znajdziemy tego CTSG, się umówimy, to go sobie zabijemy, bo to za trudny dla mnie. Albo nie wiem, albo muszę wrócić, porobić questy i zwiększyć sobie moc i wrócić tu. No może tak. Tak to się robi w takich grach normalnie, ale wiecie, no jak my chcemy fabułkę przechodzić, to fabułkę.